Heja, cześć, witajcie w 34. odcineczku Terrarii na modzie Calamity. Przed odcineczkiem zdobyłem nowy miecz, mianowicie Miaomera, który jak widzicie jest sporo lepszy niż ten Majestic Guard. No to trochę smutne, że ja te bronie dopiero co zrobiłem, a po Moon Lordzie już następny set broni jest 1000 razy lepszy, więc można stare wywalić do śmieci. Chociaż zostawiłem sobie Tenebrous Tidesa, bo on akurat przynajmniej jeszcze jest na tyle unikalny, że wali przez ściany i to jest jedyna taka broń. Jajem przez ścianę nie strzelę, mieczem przez ścianę nie walnę. W sumie tak, to ma 750 obrażeń, ten miecz 560, to już jest naprawdę gigantyczna ilość. Chociaż głupi kilo w 180 teraz zadaje, no na serio. Co najlepsze siekiera sporo mniej, ale kilo akurat mi się legendarny dropnął i nie chciałem go przekuwać więcej, bo to by zajęło naprawdę sporo kasy. Ale tak, mam kilof, mam siekiero młot. Tamten młot pneumatyczny czy jakiś tam hydrauliczny to już go wywaliłem, bo już nie jest naprawdę aż tak dobry ani trochę. I zostawiłem sobie cztery bronie na razie w ekwipunku, dzięki czemu mam więcej miejsca tutaj, jest fajnie. Potki będzie trzeba zrobić, ale to se zrobię sam. Natomiast pierwszym mieczem, którego będziemy chcieli zrobić w tym momencie, czy pierwszą bronią, jest Arc of the Elements. I powinniśmy mieć True Arc of Ancients. Teraz trzeba zrobić Galactica Singularity, czyli będę potrzebował po 5 z każdego fragmentu, bo jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tak się to robiło. Następnie 5 Life Alloy, 5 Luminite'ów i 5 Core of Calamity. No Luminite'owych sztabek oczywiście. Czy będziemy potrzebowali po 5 z każdych esencji i 15 ektoplazmy. To jest dokładnie te 5 Core of Calamity. A do tego coś jeszcze było potrzebne? A te pozostałości z Calamitasa, no tak. Dobrze, że mamy ich troszeczkę jeszcze, bo jakoś nie jestem wielkim fanem walczenia z nim ponownie. Te stopy życia, no to naprawdę możemy ich bardzo dużo stworzyć. Gorzej jest z Luminite'em, ale ponowna walka z Moonlordem jest banalna, więc to w sumie żaden problem. Mamy teraz Arc of the Elements, wyszło slow. Jak to się sprawuje? No właśnie, to wali przez ściany, czyli będzie lepsze chyba niż Tenebrous Tides. Jaki to robi DPS? No nie jest zbyt dobry. Jeszcze jak uderzam samym mieczem, to lepszy. No ale zobaczcie na Miaomera, który robi prawie 4000. A samymi kocurami robi dalej 3500. Nawet prawie 4000. Natomiast to robi 2000. No oczywiście jest slow, a powinien być legendary, więc zobaczmy jak teraz będzie to wyglądało. Mam tyle kasy, że będę reforgeował broń, nawet której może nie będę używał. Różnica powinna być dosyć spora, ze 30% tych obrażeń, albo więcej. Nie no, dalej jest koło 2000, czyli nie jest to aż takie super. Tym bardziej, że może tam się wydaje, Miaomer zwykły miecz, to za bardzo z bossem nie zawalczę. No ale kocurami można celować i daleko nimi naprawdę strzelać. Oczywiście no to tym lepiej się strzela trochę, ale trochę. Więc nie wiem, czy ta różnica w DPS-ie jest uzasadniona. Natomiast wywalę sobie Tenebrous Tidesy zamiast tego, bo tutaj różnica damage'a też jest gigantyczna. Następnie zrobimy sobie Omega Biome Blade, który robi się z True Biome Blade'a, no kto by się spodziewał, który gdzieś tu też leży w skrzyni. Okej, okay, jest. I praktycznie to samo do niego jest potrzebne. A mianowicie 5 sztabek Luminite'u, 3 Life Alloy'e, 1 Core of Calamity i 3 Galactica Singularity. I mamy Omega Biome Blade, który tym razem atakuje w taki sposób, strzelając kilkoma, chyba czterema, ale nie jestem pewien pociskami. A i strzela to naprowadzonymi pociskami, panie. Zmieniają się one w zależności od biomu, ale to już każdy taki miecz to potrafił. Jak bardzo to jest naprowadzane? No nie jakoś bardzo. Ale szczerze, na bossa to będzie naprawdę lepsze, bo na bossa są naprowadzane rzeczy dobre. Jako, że chcemy się skupić na unikaniu i na nieobrywaniu, więc zastanawiam się. Wydaje mi się, że Arc of the Elements jest po prostu gorsze od Omega Biome Blade'a. Ile ja mam w ogóle kasy w tym momencie? 93 platyny. Zreforgeujmy go na legendarny. Bang bang. I będziemy chcieli porównać damage z tym Arc of the Ancients. Coś koło 2000 robiło, jak pamiętamy. A to? No oczywiście tutaj tunel jest mały, więc niełatwo trafić. Powiedzmy, że no jak jest naprowadzane, a nie jest naprowadzane na takiego przeciwnika, bo to nie jest nawet przeciwnik, to wyglądałoby to bardziej w ten sposób i to byłoby 4, prawie 5000. No oczywiście ze szczęściem, jeżeli wszystkie pociski trafią, więc nie do końca.
Ale naprawdę jest to w takim razie dużo lepsze niż Ark of the Elements, bo Ark of the Elements nawet jak trafia, to robi tak sporo mniej. Niby wali przez ściany, ale czy ja chcę walić przez ściany? A ile Daybreak robi? Bo może się pozbędziemy jednak Daybreaka zamiast tego? No Daybreak robi dużo mniej niż Bion Blade, więc wiecie co? Fajny byłeś, ale... A to też jest naprowadzane na przeciwników, panie, że co? Ja po prostu tego nie zauważam, bo na lalkę treningową się nic nie naprowadzi, no to jest normalne. Co jest trochę też niemiarodajne niestety. Kolejny powód, żeby nie do końca ufać właśnie temu, tym laleczkom od badania DPS-u. Bo się okazuje, że broń jest naprowadzana, kiedy wtedy nie jest. Nawet nie wiem, która z tych broni jest lepsza, po prostu nie mam pojęcia. Ale tak, wywalamy Daybreaka w takim razie, skoro obie te bronie są naprowadzane. Sorry, ale byłeś bronią przed Moonlordową, więc nawet jak dobry byś nie był, to jak jesteś po prostu gorszy. A to będzie dopiero po tym, po Poltergeistie do zrobienia. Chyba, że Exodium Cluster, a to już mogę zrobić, nie, ale tak. Tam jedna rzecz była z Poltergeista, z tego co pamiętam, więc tego sobie nie zrobimy. A i w tej Terrarii tak dużo różnej broni jest, a tak mało z niej się wykorzystuje czasami. Tak dużo tej broni idzie do zmarnowania, bo jest lepsza opcja. Nie starczy, czyli trzeba Astrum Deusa pokonać jeszcze raz. Może zrobimy to dwa razy. Wiecie co? Pokonując tego Astrum Deusa, tak się trochę zastanawiam, po co ja te bronie robię, kiedy Terrarian i tak jest od nich wszystkich lepszy. Zapomniałem fragmentów wziąć, a to po nie w ogóle walczyłem, one gdzieś tutaj lewitują, no właśnie. Spoko, że nie trzeba robić tego eventu jeszcze raz, tylko można sobie to szybko zdobyć. Czego ja potrzebuję? Luminite barów 10. Zaraz znowu będzie trzeba z Moonlordem walczyć. I jeszcze broni gorszej, tej gorszej wersji, czyli Fallen's Paladin Hammer, który był bardzo fajną bronią. I teraz mamy Stellar Contempt, czyli broń dużo lepszą. O wow. I to wali przez ściany. To jest po prostu dużo lepsza wersja tamtej broni. I co, jaki DPS będzie robiło to? 4000. Jak podejdę również 4000. Wow. To jest naprawdę super. Demoniczny. I chyba lepszego niż demoniczny nie będzie. Niby może być jeszcze godly, ale on dodaje knockbacku, a ja nie chcę knockbacku, ta broń i tak już ma miliard knockbacku sama z siebie. Na razie będę tyle broni trzymał po prostu w ekwipunku, jak się znajdzie trochę więcej. Czekaj, a to było 5 sztabek Luminite'u, nie 10, to dlatego mi połowa z nich została, no ciekawe. Teraz już po 2 platyny na bossa dostaję czasami, więc rzeczywiście, mnie się ta kasa nigdy nie skończy. Im droższe jest przekucie broni, tym więcej zaczynam z bossa zdobywać. Kasiory. No, następnie mamy broń, którą akurat stworzyć jest bardzo łatwo. Ja gdzieś tutaj wrzuciłem też miecz wcześniej, który się nazywa Comet Quasher. On powinien być dosyć łatwy do znalezienia, bo się wydaje taki dosyć unikalny, jeżeli się nie mylę, tak to jest. Od razu go widać. I do niego wystarczy dodać 5 sztabek luminite'owych, które mam. I mamy Stellar Strikera, który jest bardziej mieczem True Melee. No ale sądząc po tym, że zadaje 1000 damage'a, już... Po prostu 1000, to będzie chyba całkiem niezły. No nie na bossa, no nie będę z bossem tym walczył. Ale jak już się zawalczy z jakimś typem, takim na bliski zasięg, jak już zechce, no to 5000 DPS-u. Zobaczmy jeszcze, jeśli te meteoryty go trafią, bo jak widzieliście, tu się coś działo. Ja sobie przemieszczę tą laleczkę gdzieś tam na lepsze miejsce. Będę musiał tą bazę rozbudować. Wydaje mi się, że pomiędzy tym a następnym odcinkiem potężnie tą bazę rozbuduję. Zrobię to, co miałem tutaj zrobić. Wszystko tu przesuniemy i zrobimy specjalne miejsce w bazie do testowania właśnie DPS-ów. I co teraz powiesz? Ile teraz zrobimy? 10000 DPS-ów. Na takim celu stojącym. Czekaj, czemu ta broń też spuszcza? Ta broń też spuszcza, kurde, te flary. I też ma 7500 DPS-u. Czyli nawet w porównaniu do tego, kurde, Miałmera to jest... Dwa razy więcej ma ten Stellar Striker. A jak tam Terrarian? A no tak, Terrarian robi 12000. No kto by się spodziewał, że to jest najlepsza broń. Czyli de facto mamy Stellar Strikera. No sorry Miałmerze, jesteś bardzo dobrym mieczem. Ale nie rozumiem po co. Znaczy, rozumiem po co istniejesz, tylko no z takimi innymi brońmi, które teraz tutaj mam, no to naprawdę nie jest jakieś super. Więc można to wywalić. Do tych super healing potionów ja potrzebuję Unholy Essence, a Unholy Essence dropi z takich syfków. I te syfki wydaje mi się, że zaczną się spełnić albo teraz, albo po pokonaniu jednego bossa dosłownie. Wystarczy chyba pokonać Profaned Guardiansów i wtedy powinni się zacząć spełnić? Chyba? No nie pamiętam do końca. Wydawało mi się, że po Moonlordzie się od razu zaczną spełnić, ale chyba jednak nie. Właśnie ja tego Stellar Strikera jeszcze nie...
przekułem na legendarny. Ciekawe, ile wtedy będzie miał damage'a, no oczywiście. 1150 damage'a. A do ADPS-u może i do 12000 dojdzie wreszcie. Zobaczmy, jeśli walę tylko samym mieczem, to robię coś koło 6500, czyli więcej niż Mjaumer z pociskami. A jeśli dodaję do tego te flary, to 14500. Gościu, cóż za niszczycielska siła. Następne dwa miecze, które polecają, dropią z Dragonfly'a albo na normalnym trybie, a ten drugi dropi z Dragonfly'a, tylko że na Malisie, czego dzisiaj nie zdobędziemy. Ja się w sumie przejdę po mapie tak po prostu i zobaczę, czy przypadkiem jednak te typy, co dropią Profane Essence, się nie respią. No teraz się też mega szybko poruszam dzięki akcesoriom. To jest mega fajne, a The Community dodaje dodatkowo 15% czasu lotu, to jest jeszcze większa zaleta. No i możemy zobaczyć ten super piękny budynek, który tutaj się znajduje. O panie, ale to ładnie wygląda, oczywiście, że tak. Na pewno za parę odcinków go nie rozwalę i nie postawię nowy. A tutaj powinienem dżungli dobudować więcej przez cały ten teren, bo korupcja ją rozwaliła i teraz no już dżungli tu nie ma. Właśnie, dawno nie patrzyłem, czy przypadkiem Hollow nie wrócił nigdzie tutaj. Bo wracał chyba 14 razy albo jeszcze więcej. Nie, już nie ma absolutnie go nigdzie. Więc fantastycznie. Chociaż czekaj, tutaj wracał parę razy, ale też go nie ma. Mógłbym się zastanowić nad może jakimiś miksturami. Czyli to się musi spawnić już teraz, dosłownie natychmiast. Ale mam takie pytanie, czy to się przypadkiem w piekle nie spawniło? Tak, to się spawni w piekle po prostu, o. Już możemy sobie te mikstury lepsze zrobić. Tak jak mówiłem, tuż przed Moonlordem robisz sobie lepsze mikstury i teraz możesz od razu jeszcze lepsze zrobić natychmiast. No niestety w piekle flary nie będą działały, ale w sumie mamy Terrariana, który też robi prawie tyle samo DPS-u. Dziwne, że nie ma tutaj Terrariana na klas setupie, który jest taki overpowered czasami. No i to są przeciwnicy teraz zwykli, 24 tysiące HP. No, robią sporo HP też. Wow, prawie mnie zabił. Może jednak lepiej ich z daleka bić. Nawet jeżeli moje zasięgowe bronie są gorsze. Tak, jest tutaj już następny gdzieś frajer. Tylko pytanie gdzie? A gdzieś tutaj jest. Albo pode mną, albo nade mną. Chyba pode mną. Nie chce mi się go szukać. O cholera, kolejny ten dziad. No chodź tutaj. Nawet dwóch. No chodź tu, chodź tu. Oni mają chyba sporo defensa i pewnie damage reduction, bo tak. Na Calamity przeciwnicy również mają damage reduction, a wydaje mi się, że praktycznie w Vanilla Terrarii żaden przeciwnik nie ma niemalże damage reduction. A nie, dobra, zrobiłem na nim 12000 DPS-u też, czyli nie ma jednak aż tak dużo ani pancerza, ani damage reduction, ani nic takiego. To są kurde dopiero przeciwnicy. Ale jeszcze sporo w tym Calamity zostało, niby super legendarne, potężne bronie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? A nie, nie złapiesz mnie. O, jednak mnie złapał. No daj się trafić bronią moją ulubioną. Mój ulubiony nowy miecz. Dajcie mi. A te ognie mi prawie nic nie robią, no tak. Logic. Moment, prawie 200 pancerza. Wow, 3 naraz. Co za typy. O kurwa, zapomniałem, że ty masz taki ogromny zasięg skoku. Panie, jakie to jest. Jakie to jest zabawne. Dobra, dajcie mi swoje esencje. Ale też w luj kasy dropią, więc fajni przeciwnicy. Energy Staff. Co to jest Energy Staff? 180 summon damage'a. Łopanie. Ale to jest chyba statyczny summon. Przydaj się do czegoś i zabij mi tamtego przeciwnika na dole. Czekaj, przecież ja mam przechodzące przez ścianę bronie, no. To po pierwsze, a po drugie mam to. Czyli Discord Rod. Ej, nie? Dobra, oni potrafią trochę HP zadać, a oni bo debuff zadają. Tak, i ten debuff robi więcej damage'a niż same ich ataki. Okej. Heja. Ile tego nafarmiłem? 55. Mamy tego ponad 100. Energy Staff jest materiałem. Ciekawe, co można z tego zrobić? Jakąś inną super summonową rzecz. Bang. Wrzucamy do skrzyneczki. Sprzedajmy niepotrzebne syfy tobie, takie jak te Titan Glowy. No więc tak, co można z tego zrobić? Całkiem sporo rzeczy. Rogue Damage,
bla bla bla, melee damage, Seeking Scorcher, czyli lepsze possessed hatchet, ale wydaje mi się, że to będzie trochę gorsza wersja Stellar Contemptu po prostu. Nie jestem do końca pewien. Ale nie, to już... A, nie, no to będzie lepsza wersja, bo to dopiero po pokonaniu trzech następnych bossów można zrobić. To spawni, wydaje mi się... Nie wiem, w sumie... Rune of Kos. Ale zanim to zrobimy, trzeba się pozbyć zwyczajnie przydupasów tego bossa najpierw. Możemy zrobić lepsze mikstury. Jeżeli mam ich 60, to mogę zrobić 60 tych mikstur, więc zróbmy ich jak najwięcej się da. Supreme'ów mam jeszcze ponad 3 staki. Troszeczkę ponad, ale jednak. I tego się nie robi tutaj, nie można tego zrobić przy Alchemy Table, tylko ja muszę co jeden do jednego materiałów zużywać. Ale mogę widzieć, że mieć je w jednym staku, więc to jest dodatkowy stak wolny, fajnie. Tyle, że zużyłem całą tą esencję, wspaniale. Ale mogę ją farmić w nieskończoność teraz, więc żaden problem. Na razie to schowajmy tutaj. Bo jeszcze z tego mogę zrobić mocniejszą miksturę wściekłości. Mocniejszą miksturę również złości. Więc uzupełnijmy nasze mikstury w tym momencie. Ja nawet już nie będę ich chyba tworzył, tylko je wszystkie kupię. W sumie mi się wydawało, że ci przeciwnicy zawsze się też na powierzchni spawnili, ale najwyraźniej tak nie jest. Więc na pewno zróbmy wszystkie takie potki, jakie tylko możemy. One się i tak nie stakują. O, wow, mogę ich wcisnąć więcej niż 30. Panie, dziwne strasznie. Się nie stakują z tymi, z których się tworzy, więc i tak mogę sobie na to pozwolić, żeby przekraftować wszystkie. Lecimy jeszcze farmić dużo Unholy Essence i zróbmy sobie te lepsze mikstury, żeby mieć jeszcze większe buffy, bo czemu nie? Wygrindziłem sporo więcej tych esencji. Zrobiłem kilka więcej miksturek i jak widzicie zrobiłem też te mikstury, które do produkcji wymagają też Galactica Singularity, więc pokonałem Astrum Deusa jeszcze dwa razy, no ale w sumie to on jest już banalny w tym momencie. Szczególnie z brońmi takimi jak Stellar Contempt, który penetruje wszystko, więc jest w stanie go zabić w coś koło 30 sekund dosłownie, a to tylko dlatego, że on ma tam z 20 sekund czasu praktycznie nieśmiertelności. Bez tej nieśmiertelności zginąłby w 10 sekund, bo to robi mu tam z 60 ponad tysięcy DPS-u, a skoro ma 700 tysięcy HP, no to dosłownie się kalkuluje, że coś koło 10 sekund by umarł. Przy okazji, ile gwiazdek zdobyłem, panie. One mi się nigdy chyba do niczego nie przydadzą. Coś mi się tak wydaje. Jestem prawie pewien. Ale mam ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc to śmieszne nawet. No i tak, następne ulepszenie HP będzie za te trzy bossy po Providencie. Ale nie wyskakujmy przed szereg. I weźmy zwyczajnie to przywołanie bossa, które teraz stworzyliśmy. I to można użyć tylko najwyraźniej w dzień. Ciekawe. Jest chociaż dzień? Nie, jest noc. 1:40, czyli dzień będzie dosłownie za chwilę. Nie muszę nawet tego używać, tylko wystarczy poczekać, a w tym czasie, nie wiem, pozbieram gwiazdy dla zabawy czy coś. Pobawię się moją nową bronią, która jest tak super, że aż chce mi się biegać w kółko i wszystkich zabijać. Bo już od tego momentu, od Moonlorda, te bronie z Calamity stają się tak super genialne. Tak fajne. Że to aż szkoda by ich po prostu nie poużywać trochę. Bo tak to co nowy odcinek, to ja bym mógł nowe bronie zupełnie inne zdobywać, gdyż praktycznie po każdym bossie są nowe bronie, co jest troszeczkę zabawne. Odpalamy wszystkie buffy, odpalamy bossa. Dobra, chyba wiem, to trzeba odpalić w innym biomie. Tylko że tego już mi chyba nie powiedziało. 100%, że tutaj. Dokładnie. Mamy przeciwników jakiś, których musimy teraz rozwalić i to bez areny, więc trochę może być przypaliks. Ale mamy niezłą broń, więc nie powinno być problemu za bardzo. Tylko że ja mu nic nie robię. What the hell is going on? A dobra, nie, robię mu coś. Tylko muszę ich po kolei zabijać, widzę. Dobra, nie dajmy się trafić, trochę mnie zranili. Widzę, że takie kołowanie wokół nich całkiem nieźle wychodzi. No i to jojo jest naprawdę dobre. Szczerze spodziewałem się, że będzie naprawdę dobre, ale to jak dobre jest, to chyba trochę przesada. No, 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 nie trafił mnie. Ale mało HP mi zadaje, a sam też ma bardzo mało. Co to za kurde gunwo, nie boss? To miał być boss niby? Że co? A Irunow... Nie, Profaned Core dostaliśmy.
A to przyzywa Providence'a, więc tak, w takim razie Rune of Kos przyzywa co? Aj, dobra, zobaczcie, to whalowuje się respi ten przeciwnik również. No tak, tak jak się Providence'a przyzywa albo w piekle, albo tutaj, tak samo ci przeciwnicy się spawnią albo w piekle, albo tutaj. To ma sens. No więc, no ten bossik był tak żenujący, że nie umieszczę go nawet na miniaturce. Albo może go umieszczę, tylko będziemy się z niego śmiali. I z tego mam super healing potki, które mogę przerobić praktycznie natychmiast na te jeszcze lepsze potki, które mogę stakować w dużej ilości, więc to mi się naprawdę bardzo podoba. Ponad stówkę mogę ich mieć. Sprofanowane kryształy to chyba jest jakiś blok budowlany, ale brzmi ciekawie. Skoro można coś takiego ze szkła zrobić, może tego nawet do czegoś wykorzystam. Tutaj macie lora tych guardiansów. Interesujące. No dobra, wywalmy to teraz. I korowe flaski sobie zrobiłem też w dużej ilości. Unholy Essence wraca do skrzyni. A to chyba było jedno miejsce tu, tak, na ten Icor. To przyzwie bossa, ale jeszcze nie tego, którego teraz będziemy chcieli pokonać, więc do skrzyni wraca, tak samo to. No niestety, ten boss okazał się mega żenujący. W sumie tak, Torrential Rain to nie jest przyzwanie bossa, tylko to jest narzędzie, więc wywalmy je stąd. Ballista Rod to broń, więc też to wywalmy, nie wiem, do broni jakiejś takiej najsłabszej, najbardziej gunwianej. Ile to ma? To zadaje w tym momencie 6,5 tysiąca, ale tego nie mogę jeszcze użyć, bo trzeba super potężnego bossa pokonać. Tak naprawdę będą dwa bossy, na które ten miecz się przyda, jak już będziemy mogli go używać. Co i tak jest lepsze niż na przykład Miaomer w normalnej Terrarii, którego dostajemy już po ostatnim bossie, więc de facto nie przydaje się do niczego. Co jest zabawne. Ale on normalnie zadaje podstawowo 3000 obrażeń, a teraz zadaje 6000, czyli mamy dosłownie plus 100% do obrażeń w tym momencie. Bardzo, bardzo fajne. A, no ale to chyba z tymi, tymi. Nie, no teraz mamy 1200, no to ponad 100% chyba. Z tymi buffami dodatkowymi. No cóż, ja sobie pewnie teraz trochę pobuduję, nawet trochę sporo, bo dużo mam do zrobienia. I trochę znowu olewałem te inne budyneczki, bo mi się nie chciało i pokonywałem parę bossów po kolei, ale co tam. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał i że zobaczymy się w następnym. I cześć!